Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na kolejną polecajkę. Dalej kontynuujemy serię letnią i preparaty do opalania. Opowiadałam Wam już o suchych olejkach, polecałam Wam również preparaty w sprayu, a dzisiaj czas na mleczka, czyli tę grupę, na którą też kilka osób czeka. Co prawda, polecę Wam dzisiaj trzy produkty, z czego? Dwa z nich są to moje polecajki, jeden z nich jest to coś, co poleca moja bardzo dobra znajoma, która jak usłyszała, że będę robić ten film, powiedziała: nie, Anita, ty w ogóle musisz o tym kosmetyku powiedzieć obowiązkowo, bo jest genialny. I tutaj też zaznaczam, że nie są to kosmetyki naturalne. Są to kosmetyki, w których znajdziecie tradycyjne chemiczne substancje, ale uwaga, żaden z nich nie posiada kontrowersyjnych filtrów. Także jeśli jesteście gotowi, od razu zabieramy się za przegląd. Moi drodzy, pierwsza polecajka będą to filtry w tubkach od marki Biotherm. Ja mam tutaj wersję 30, która jest dla mojego Massimo, i wersję 50, która jest dla mnie, i o niej właśnie Wam opowiem. Generalnie między nimi nie ma żadnej różnicy w składach, tylko właśnie mamy tutaj wysoką ochronę 50, tutaj mamy 30. Zacznijmy może od składu. Co znajdziemy w tym mleczku do ciała od marki Biotherm? I na początek, moi drodzy, w formule mamy nowoczesne filtry, które chronią nas przed promieniowaniem. Tak jak już wspomniałam wcześniej, nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych filtrów, których możecie się obawiać. Mamy również masło shea, mamy sok z aloesu, witaminę E, wosk ryżowy, mamy związki zapachowe, no i oczywiście substancje, które będą tworzyły formułę tego produktu. Skład wygląda na dosyć rozbudowany, ale tak na dobrą sprawę, uwierzcie mi, są to po prostu długie nazwy tych składników. Natomiast to, co muszę Wam powiedzieć na temat właśnie tych filtrów od marki Biotherm. Po pierwsze, moi drodzy, mamy tutaj formułę, która składa się w 93% substancji biodegradowalnych. Bardzo ważna informacja. Druga ważna informacja. Nie ma tutaj właśnie tych kontrowersyjnych filtrów, ale mamy bardzo wysoką ochronę. 50, która chroni nas przed promieniowaniem UVA i UVB. Kolejna istotna informacja to samo opakowanie. Szkoda, że nie mogę Wam tutaj tak przerzucić przez kamerę, żebyście mogli sobie dotknąć tę tubkę, ponieważ ona jest wykonana z makulatury. Marka Biotherm w ostatnich latach bardzo mocno skupia się na ekologii, na dbaniu o środowisko, ale również na dbaniu o naszą skórę. I nawet tutaj na tubce znajdziemy taką informację, że mamy tutaj 43% zredukowany plastik, co jest bardzo, bardzo ważne. My tutaj na naszych kanałach beauty, w strefie beauty, rozmawiamy bardzo często o mikroplastiku, ale tak na dobrą sprawę, kiedyś Wam już to tłumaczyłam, największy problem leży w plastiku i w tych wszystkich plastikowych opakowaniach, plastiku, które nas zalewa z każdej strony. I marka Biotherm postawiła właśnie na tę redukcję plastiku, tworzy opakowania swoich produktów albo właśnie, zobaczcie, w takich tubkach wykonanych z makulatury, kartoniki są w 100%, nadają się w 100% do recyklingu. Inne opakowania szklane, jakieś słoiczki i tak dalej, mamy tutaj szkło. Oczywiście jest to marka z działu premium, tak? Czyli jest to marka, Biotherm jest marką selektywną i dostaniecie ją w perfumeriach. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, jeśli sięgacie po tego typu kosmetyki, że zobaczcie, mamy tutaj naprawdę bardzo fajne filtry. Opakowanie 200 ml, przydatność 12 miesięcy od otwarcia, chociaż to tak nie do końca działa. Mamy tutaj dużą ilość produktu w bardzo fajnej konsystencji. To jest rzeczywiście konsystencja takiego lekkiego mleczka, która cudownie rozprowadza się na skórze. Nie lepi się, nie klei, nie pozostawia absolutnie żadnych białych plam. Ma bardzo delikatny, przyjemny, taki, powiedziałabym, wakacyjny zapach i też jest, co bardzo ważne, wodoodporna. Jest to preparat, który może stosować tak na dobrą sprawę cała rodzina,
Nie ma tutaj jakichś ograniczeń. Jest to produkt bezpieczny, bo tak jak mówię, nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych filtrów. Naprawdę bardzo duży plus dla marki Bioderm za stworzenie takiej serii słonecznej z tymi formułami biodegradowalnymi, opakowania ekologiczne, no i świetne składy. Drugi kosmetyk, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest to znowu marka SVR. Jest to marka dermokosmetyków, która stworzyła linię słoneczną biodegradowalną i tutaj w tej linii znajdziemy oczywiście również mleczko. Mleczko do opalania z wysoką ochroną 50 SPF. Zwróćcie uwagę na początek, co mamy w składzie. I uwaga, tutaj znajdziemy również nowoczesne filtry, ale mamy też niacynamid, argininę, olej sojowy, lecytynę, ekstrakt z pieprzycy siewnej. Mamy oczywiście związki zapachowe i mamy składniki, które będą tworzyły formułę tego oto mleczka. I tutaj też muszę powiedzieć, że mleczko ma bardzo fajną konsystencję, lekką, przyjemną, która się nie klei, nie lepi, nie pozostawia żadnej białej warstwy na skórze, bardzo ładnie się rozprowadza, delikatnie pachnie i też jest wodoodporna. No i oczywiście, moi drodzy, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy formułę biodegradowalną. Nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych filtrów, mamy filtry nowoczesne. Mamy również informację od marki, że tubka nadaje się do recyklingu. Też bardzo ważna informacja, czyli coś podobnego w przypadku marki Bioderm. Tutaj mamy troszeczkę inne opakowanie, bo ta tubka w dotyku jest, no taka powiedziałabym plastikowa, tak? Ale nadaje się do recyklingu, więc jest to bardzo dobra, ważna informacja. To jest też takie mleczko, które spokojnie możecie używać wszyscy w rodzinie, czyli możecie korzystać wy, ale również wasze dzieci, osoby, które posiadają skórę wrażliwą. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, który, jak sprawdziłam w ostatnim czasie, można znaleźć również na promocji, w dobrej cenie, więc też mamy duże opakowanie, ekologiczne opakowanie, biodegradowalną formułę, świetny skład, bardzo fajny preparat i też godna zaufania marka. I na zakończenie dzisiejszego filmu będzie właśnie mleczko, które poleca moja znajoma, ale już nie jest ono w tubce, tylko jest w sprayu. Ma bardzo lekką, przyjemną konsystencję, a też bardzo dobrze podobno rozprowadza się na skórze, nie tworzy jakichś smug, nie tworzy plam, ale zacznijmy tutaj właśnie od składu tego mleczka. No i jak widzicie, jest to marka Liren i w składzie znajdziemy nowoczesne filtry, olej bawełniany, witaminę E, alantoinę, argininę, emolienty, ekstrakt z lnu, mamy oczywiście konserwanty, związki zapachowe, no i te wszystkie substancje, które będą tworzyły formułę tego właśnie preparatu. No i to, co może Was bardzo zainteresować z tych wszystkich trzech kosmetyków, ten jest zdecydowanie najtańszy, dostaniecie go w drogerii Rossmann, o ile się nie mylę, też jest chyba dostępny w drogeriach Hebe, także warto sprawdzić dla tych osób, które mają mniej gotówki, chciałyby kupić coś tańszego, no to tutaj marka Liren wychodzi do nas z propozycją, nie ma żadnych absolutnie kontrowersyjnych składników, jeśli chodzi o filtry. Mamy naprawdę bardzo fajny skład, w którym znajdziemy też substancje aktywne, substancje łagodzące, kojące. Mamy oczywiście delikatny zapach, ale też bardzo przyjemną formułę. No i tutaj to rozwiązanie, że mamy butelkę ze sprayem, czyli możemy sobie po prostu spryskiwać naszą skórę i rozcierać na niej preparat. Dodam jeszcze, że mleczko posiada również wysoką ochronę przed promieniowaniem, czyli jest to 50, no i ma formułę wodoodporną. Także dzisiejszy filmik jest dosyć krótki, jak sami widzicie, ale starałam się wybrać dla Was takie mleczka, które są naprawdę warte uwagi. Czyli mamy coś z tanich kosmetyków, coś z drogich kosmetyków i mamy dermokosmetyk. Wybór należy już oczywiście do Was. Pamiętajcie o tym, że ja daję Wam tutaj na moim kanale propozycje, czyli przedstawiam Wam różne produkty z różnymi składami i mam nadzieję, że każdy z Was jest w stanie coś dla siebie wybrać z tej całej puli tych wszystkich kosmetyków. Oczywiście ja Was do niczego nie zmuszam, to jest Wasza decyzja, czy sięgacie po filtry, które mają kontrowersyjne składniki, czy wolicie filtry naturalne, czy wolicie filtry takie, które po prostu będą u Was skutecznie działały i to się dla Was najbardziej liczy. Także myślę, że tym akcentem możemy już zakończyć dzisiejszy film.
i przejść pomału do produktów, które warto mieć w swojej pielęgnacji po opalaniu. Czyli takie, które zadbają o Waszą skórę pod każdym względem. Przesuszenia, jeśli coś ze skórą się dzieje, jeśli pojawiają się jakieś poparzenia, jeśli te filtry nie do końca się sprawdziły, jeśli widzicie, że ta skóra jest taka napięta, chcecie ją dobrze nawilżyć, chcecie po prostu o nią dobrze dbać i co jest też istotne, chcecie dbać o opaleniznę, którą udało Wam się uzyskać na wakacjach. Więc w następnych filmach podsunę Wam kilka propozycji, takich naprawdę godnych zainteresowania, nie tylko produktów do pielęgnacji ciała, ale również i myślę, że przede wszystkim produktów naprawczych po opalaniu do stosowania na twarz. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!